Dobra, pasuje was posłuchać i się wreszcie przejechać sprzętem, ale nie tym, chociaż to nie jest mój sprzęt. Jedna tutaj osoba z niedaleka, no rozwalił się jej łańcuch i zostały jej motorek u mnie, pitbike'a. No, no tak powiem wam, że no trochę jest tu do roboty, jakby ktoś miał przy tym robić. Jest troszeczkę defektów, no ale cóż, poradzimy. Ten patent jest zarąbisty. Ze sznureczkiem. Ten sznureczek też się na paru włoskach tylko trzyma. No ale cóż, no. Działa? Działa. Po co wnikać? No niestety, tym sprzętem tak samo się nie przejedziemy. Przejedziemy się tym oto sprzętem. Super Loncinem. Kurde, jest przekładany z miejsca na miejsce. Nie ma kto nim jeździć. Był przepalany chyba kiedyś. Kiedyś. No. Kopci. Ja go używam do... No nie robię mu remontu. Ale sadza jedna, ja dopiero. Ja go używam do deratyzacji. No mianowicie... usuwania szkodników. Jest zarąbisty sprzęt, do tego się nadaje. Podpinam rureczkę, cyk, rureczka do dziureczki w ziemi, no i maneta do końca i czekamy, aż tam szkodniki zostaną zutylizowane. No oczywiście wygnione, no. Zostawiam im tam miejsce ucieczki, mogą uciec w teorii. Dobra. Nie wiem, chyba jakieś paliwo jest. No coś tam chyba jest. Olej chyba jakiś tam jest, chociaż bierze olej. A, to będę sprawdzał. Popierona. No wreszcie za niego się kiedyś weźmiemy, no ale... No cóż, dobra, kamerkę na głowę. I jedziemy się przejechać. Zobaczymy, czy to w ogóle odpali. Zacznijmy od tego. Więc, momencik. I oczywiście problemy z kamerką. Bo jak inaczej, jak jest za gorąco, się tnie, jak jest za zimno, to się tnie. No, ja jest tu kamerką. Jeśli się zastanawiam się, co z tym Bartonem zrobić, czy pójdzie on na części, czy go nie opnąć gdzieś dalej. Pali, jeździ, tylko sprzęgło ślizga. O, chciałem go kiedyś sprzedać, ale został zalany chyba dziadowski olej i sprzęgło ślizga, trzeba byłoby rozebrać i czyścić sprzęgło. Ktoś chyba zalał olej do nie taki, co ma być. No ale cóż, rozbiorę i chyba zrobię sprzęgło tamte przy Bartonie i pójdzie. Ojej. Tak mi się wydaje, bo on był taki cały czas oparty. Jakby to koło delikatnie było tak. Ojej, co to się stanęło? Powiedzcie mi. Dobra. Teraz koło jest w drugą stronę. Czekajcie, ja to muszę wyprostować i chyba półki dokręcić. Bo ono się chyba przekręca na półkach. Co jak co, ale... Teraz sobie wsiądę. Ja by kopnął z tej strony. No, coś takiego. Dokręcimy może śrubki na półkach, bo nie wiadomo, czy one w ogóle są... Ojej, siedzenie odpada. O, transita. Może... Dobra, zobaczmy, czy śrubki pójdą dalej. Aha. W ogóle niedokręcone półki. A ja tyle nim jeździłem. Może nie pęknie nic przy dokręcaniu. O, ta w ogóle niedokręcona. Ojej. Dobrze mnie zaliczył gleby. Dobra, teraz na poważnie. Czemu ja tym sprzętem nie jeżdżę ostatnio? Rzadko na kanale się... ukazuje.
No mianowicie, no mój Lącin ma około, czekaj, z tego co pisali mi ludzie, widzowie, ile ich Ląciny mają, no to mój ma około, żeby was nie zakłamać, no teraz kopci, jest mniej kompresji, mniejsza kompresja, tak gdzieś około, nie wiem, 30 koni, coś takiego. No więc, no wiecie, jak ma około 30 koni, no boję się trochę na tym jeździć. No to naprawdę całkowicie jestem poważny teraz. No i sprzęgło ślizga trochę, też to zauważyłem też, bo jak wpinam jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę, dam tylkę gazu dam, to czuć, że sprzęgło ślizga, bo nie potrafi utrzymać tej mocy, dlatego jej nie zobaczycie, nie? Tego 30 koni, bo cały czas sprzęgło ślizga. No. A piątkę jak zapnę, ja pierdzie, normalnie to leci, ale na piątce nie jeżdżę. Ale czemu ten fotel, te krzesło, czemu to tak lata? A chyba, że to jest aerodynamiczne i po prostu tak może być, że przy większej prędkości podnosi mi się tak, żeby bardziej docisnęło mi przód i ten spoiler, żeby, no tak, to jest pewnie jak w tych nowych samochodach. Dobra, zobaczymy, czy to w ogóle pali. Nie wiem, jak jest tutaj do odpalania, jak to jest otwarte. Tak, chyba jest otwarte. Albo tak jest zapłon. No. To jest sprzęt. To jest sprzęt. Poli. Ale czy jeździ? Zaraz zobaczymy, czy w ogóle jeździ. Dobra. Może tak nie bije, bo jeszcze się kierownica złamie. Jasny pieron, patrzcie. Jej. O kurde. Jasny pieron, co za moc. Jak coś, nie przejmujcie się, że kopci. Bo te ląciny tak mają, że jak się zaczyna kończyć silnik, automatycznie wchodzi w tryb dwusuwa i żeby się nie zatrzeć, sam se podaje olej. Jasny pieron. No jeździ. No, prześlizguje lekko sprzęgło, tak to by mi wyrywał na koło. Jest moc! Jest moc! Patrzcie na to koło! Widzicie to? To jest Lącin. Teraz będziecie mówić, muszę wam o tych zaletach tego Lącina powiedzieć, bo nawet wspomnę tego młodego bryka, bo też wspominał o zaletach Lącina, ale zapomniał właśnie powiedzieć o tym, o czym ja przed chwilą wam mówiłem. Zgasimy aż nawet to, bo o nie, jedzie. Zapomniał wam wspomnieć, no kurde, pewnie tu przyjedzie. Przyjedzie tu? Nie, nie przyjechał. Dobra, elegancko, możemy gadać. Zapomniał wam wspomnieć o tych zaletach Lącina, o których mało kto wie z was wie. Patrzcie, widzicie to? Jak kurde zawieszenie zarąbiście pracuje? Bo ktoś powie tak, jedziemy po takich nierównościach albo czymś, nie? To normalnym krosem wam wybierze te dziury. Jeżeli będziecie chcieli przeskoczyć na przykład drogę, nie? To normalnym krosem to dojedzie się jak po drodze, tak wybiera zawieszenie, a potem jak tu przyjdzie, to zrobi sobie hop. A Lącinem, wiecie jaka jest zaleta? Jak jedziecie, na przykład bierzecie rozpęd, to robicie tak. Na tych wszystkich nierównościach was rozkołysa, nie? I robi coraz bardziej. I zaraz, zanim jeszcze jak dojedziecie do tego, to już zaczyna się będzie Lącin od ziemi podrywać. Tak się, tak wejdzie w takie wibracje, że jak was wypierdzieli tutaj na tym wyskoku przed tą drogą, to nie wiem, czy się zatrzymacie, kurde, tam pod tamtym drzewem.
To jest zawieszenie, mogę wam powiedzieć, że pod tym względem idealne, że jak chcecie skakać lucinem, to jak wejdzie wam wibracje, to nawet wam nie potrzeba wyskoku, oderwiecie się od ziemi. To jest pierwsza zaleta lucina. Drugą zaletą lucina, na przykład tak jak u mnie możecie zobaczyć, że po prostu po paru wywrotkach albo po czymś, nie, jak wywalicie się konkretnie na lucinie, możecie powiedzieć, że koło jest pokrzywione. Nie. One specjalnie robi antybalans do krzywizny reszty lącina, więc jak zapierdzielamy, to lecimy idealnie prosto. Mogę nawet pokazać wam zaraz i puszczę kierownicę i będę jechał prosto. Nie będę jechał tak i się wypierdzielał, no po prostu będę zapierdzielał prosto lącinem, nie? Kolejną zaletą, którą też nikt pewnie z was nie wie, to już będzie trzecia zaleta lącina, o której nikt nie mówi, to to, co wspomniałem wcześniej, czyli względem tego, jak zużywa się silnik, że w lącinie rzadko kto robi remonty, naprawdę musi już lącin nie odpalać, żeby ktoś robił remont. Mianowicie na początku, jak jest lącin, jest wszystko ok, to se zapierdziela w trybie czterosuwa, nie? Ale jak się zużyje silnik, wchodzi w tryb dwusuwa, czyli możecie zaobserwować, że z rury wydechowej wydobywa się taki niebieski dym. Za to odpowiada wał korbowy, który wchlapuje i przez te zużycia wszczykuje nam olej do cylindra, a zarazem też smaruje cylinder o wiele lepiej, dzięki czemu po prostu jest trudniej lącina zatrzeć. Będzie kopcił, miłosiernie kopcił, ale żebyście zobaczyli lącina 110-125 zatartego, to naprawdę musielibyście się postarać. Więc na początku pracuję w trybie czterosuwa, a potem sam sobie dozownikiem, wałem korbowym dozownikiem dozuję dawkę oleju, która zostaje wszczykiwana względem uszkodzeń, jakie tam powstały, więc nim bardziej zużyty silnik, tym więcej podaje sobie oleju sam silnik, by nie zatrzeć się. Więc jak ktoś może wam będzie pisał w komentarzach, że macie waszego... Ale czekaj, bo ja tu miałem taką fajną... tą. A czemu ja już tego takiego fajnego nie mam? Ale cóż, to jest redukcja masy. Mianowicie... jak będzie wam ktoś mówił, że wasz lącin kopci, że już jest zużyty silnik, nie. Wasz lącin weszedł w tryb dwusuwa, więc, więc dlatego wasz lącin kopci. I czwarta zaleta lącina, o której można powiedzieć, że mało kto wie, mianowicie jak jedziecie tak po lasach, jedziecie tak ostrzej na lącinie, czasami możecie zaobserwować, że się wam śrubki odkręcają, odpadają różne elementy, tym też na waszym miejscu bym się nie przejmował. Czemu? To jest automatyczna redukcja masy, by lącin był szybszy, więc co jest niepotrzebne, odpada. Tak jak u mnie możecie zobaczyć, nie ma błotnika, nie ma tutaj chlapacza z tylnego tutaj pola numerowego, ten różne takie śrubeczki, nie śrubeczki. Brakuje trochę elementów, ale ja na waszym miejscu bym się tym nie przejmował, ponieważ sam lącin dopasowuje się do waszego stylu jazdy. Chcecie, żeby był lącin szybszy, chcecie zapierdzielać, więc sam on musi podejmować, które są elementy takie zbędne i to odpada od lącina, więc jest automatyczna redukcja masy i jest lącin szybszy, bo stosunek mocy do masy tutaj się zwiększa sam. Nie musicie podejmować żadnych decyzji, lącin to podejmuje za was, więc co wam niepotrzebne, sam on zrzuca. Tak jak wąż zrzuca skórę, tak lącin zrzuca niepotrzebne elementy, więc bierzcie to pod uwagę. Dobra, lecimy, bo zaraz będzie ciemno. Pasowałoby jeszcze jakoś piątą zaletę. Bo na razie mamy cztery. Pojeździmy i zaraz sobie przypomnę o jakiejś piątej zalecie. Prosto. Żebyście nie mówili, że straszne wibracje. Leci prosto, leci prosto, bez trzymania. Prowadzi się go idealnie.
mówiłem, no to są zalety, nie? Prosto, jak wam nie pokażę koła, no to nie będziecie widzieć. O ja pierdzie. Bo na piątce się takie dzieją rzeczy, że nie chciałbym wam tego pokazywać. Cina to mnie powala.